Dwa słowa wstępu. Być może będę musiał Państwa przeprosić w pewnym momencie i wyjść przed gmach celem udzielenia nie tyle nawet wywiadu, ile cotygodniowego felietonu dla telewizji Trwam i Radia Maryja. Proszę nie mieć tego za złe, ale to jest jeden z obowiązków, który jest równocześnie dla mnie zaszczytem i nie chciałbym go w żaden sposób, w jakimkolwiek wymiarze zakłócić, więc raz jeszcze Państwa przepraszam, może tak się zdarzyć, że bądź w trakcie wykładu Pana Profesora, bądź też swojego będę musiał na chwileczkę Państwa opuścić. Przy okazji chciałbym serdecznie wszystkim Państwu, ale także i wszystkim Polakom w ogóle, ale także Radiu Maryja, Telewizji Trwam, Telewizji Republika i wszystkim uczciwym polskim mediom, także zagranicznym uczciwym mediom. To jest jasne, punktem odniesienia jest uczciwość, a nie narodowość, a podziękować za wysiłek, który doprowadził do tego, że formacja patriotyczna wygrała w wyborach samorządowych, żeście Państwo potwierdzili nasz mandat. Nie mówię o sobie jako o parlamentarzyście, bo to były wybory samorządowe, ale o formacji, o mandacie formacji, która zaczęła Polskę zmieniać. Mówię o tym także ze względu na to, że jak Państwo wiecie i o czym będę mówił dalej, niemożliwe byłoby powstanie komisji badającej, państwowej komisji badającej dramat smoleński, gdybyście Państwo jesienią 2015 roku nie powierzyli losów Polski w ręce formacji patriotycznej. Poprzedni rząd, o czym ostatnio mówiła Rada Europy w swojej rezolucji, do czego za chwileczkę przejdziemy, poprzedni rząd oddał śledztwo w ręce rosyjskie. Chcę od razu powiedzieć, bo to słowo śledztwo bywa pewnym pretekstem, dwuznaczność tego słowa była pewnym pretekstem do kwestionowania tych słów. Otóż w międzynarodowym słownictwie słowo śledztwo używa się zarówno dla oznaczenia postępowania karnego, które w Polsce jest prowadzone niezależnie od, zwłaszcza teraz, niezależnie od postępowania karnego w Federacji Rosyjskiej, jak i na oznaczenie postępowania wyjaśniającego przebieg i techniczne przyczyny katastrofy, które są prowadzone przez komisje techniczne, przez komisje lotnicze. Dla obu tych postępowań w słownictwie międzynarodowym używa się słowa śledztwo. I dlatego tego właśnie słowa użyłem. A więc nie ma wątpliwości, że chodzi tutaj o oddanie w ręce rosyjskie postępowania wyjaśniającego przyczyny i przebieg tej tragedii. Chciałem powiedzieć przede wszystkim właśnie dwa słowa na temat tej rezolucji i stanowiska Rady Europy, bo ona ma historyczne znaczenie. Historyczne znaczenie. Tak jak historyczne znaczenie miała Państwa decyzja oddająca odpowiedzialność za losy państwa w ręce formacji patriotycznej, dzięki czemu możliwe były bardzo istotne, kluczowe zmiany, przede wszystkim społeczno-gospodarcze. Przede wszystkim społeczno-gospodarcze. Mówię o tym nie dlatego, bym lekceważył problematykę polityczną czy ideową, czy też, co oczywiste, związaną z badaniem tragedii smoleńskiej. Bardzo wysoce sobie je cenię i mam i uważam, że mają one olbrzymie znaczenie. Ale
kluczem do sytuacji Polski w okresie okupacji komunistycznej, tak zresztą jak w dużym stopniu w okresie okupacji hitlerowskiej, a miało zepchnięcie na margines i sprowadzenie do roli siły roboczej olbrzymiej większości Polaków. To było to główne narzędzie, przy pomocy którego ta okupacja się utrzymywała i przekształcała naród w narzędzie, przy pomocy, które było używane przez sowieckich okupantów. Oczywiście w żadnym wypadku nie chciałbym porównywać rządów lewicowo-liberalnych, które nastąpiły po roku 89, do rządów okupacji komunistycznej. Nie ma takiego porównania. Ale niektóre metody działania, zwłaszcza zniszczenie polskiego przemysłu, zwłaszcza doprowadzenie do dramatycznego bezrobocia, które upokarzało masy społeczne w Polsce w sposób niebywały. Nie ma większego upokorzenia dla rodziny, nie ma bardziej niszczącego narzędzia rodzinę, jak właśnie bezrobocie. A ono aż do objęcia władzy przez Prawo i Sprawiedliwość było najbardziej dojmującym zjawiskiem w Polsce, które wygnało z Polski miliony ludzi, i to ludzi młodych, często najbardziej energicznych, często najbardziej rzutkich, często najbardziej wartościowych dla polskiej gospodarki, dla polskiego narodu. Tych zjawisk negatywnych oczywiście można by wyliczyć więcej, ale o tych dwóch powiedzieć trzeba, dlatego że ta decyzja państwa powierzenia losów narodu w ręce formacji patriotycznej doprowadziła w ciągu trzech lat do niezwykłego zjawiska w historii gospodarki, w historii ewolucji gospodarki, zlikwidowania bezrobocia w Polsce. Z ponad 20% bezrobocie spadło, a podaję teraz wyniki badań, które przeprowadzono w Brukseli, w Unii Europejskiej, nie żadnej sondażowni czy zespołu analitycznego w Polsce, do 3,4% w Polsce. Bezrobocie, to są wyniki badań sprzed 3 tygodni. Bezrobocie w Polsce spadło średnio do 3,4%. To oznacza, że go praktycznie nie ma, choć oczywiście miejscowo może się, lokalnie może się zdarzać, lokalnie może być bardzo dojmujące, ale w skali kraju jako zjawisko społeczno-gospodarcze nie istnieje. A to jest jeden z fenomenów rządów Prawa i Sprawiedliwości, który zmienia w ogóle sytuację i strukturę społeczną. Drugim ważnym fenomenem, o którym trzeba powiedzieć i który też rzutował na problematykę, o której dzisiaj mówimy, to jest ograniczenie, czy też rozpoczęcie ograniczenia grabieży narodu polskiego przez środowiska mafijne. Środowiska mafijne, które oczywiście ogarniają różne grupy społeczne, to jest jasne, i są u ich źródeł stoją różni ludzie o różnych światopoglądach, różnych korzeniach, różnym społecznym pochodzeniu, ale główne mechanizmy wyrastają z dawnego aparatu komunistycznego i aparatu służby bezpieczeństwa. To są główne trzon tych środowisk mafijnych, stamtąd właśnie się wywodzi. A stopień grabieży narodu polskiego najlepiej pokazują cyfry. 250 miliardów złotych straconych przez Polaków na skutek tolerowania mafii VAT-owskiej. 250 miliardów złotych. To jest skala grabieży, to jest skala niszczenia Polski, to jest skala strat, można by powiedzieć, wręcz niewyobrażalna. No ale przecież ja słuchałem, podobnie jak państwo, wyjaśnień niektórych wysokich dostojników Platformy Obywatelskiej, w tym tych, którzy odpowiadali bezpośrednio za wymiar sprawiedliwości,
No nie ukrywam, że byłem zszokowany. Bo jeżeli minister sprawiedliwości mówi, że on się nie zajmuje przestępstwami, a jeżeli minister sprawiedliwości, a obaj to zrobili, kolejni ministrowie sprawiedliwości w rządach Platformy Obywatelskiej, mówi, że on nie wie nic o mafii VAT-owskiej, ale zwłaszcza ta deklaracja o tym, że się nie zajmuje minister sprawiedliwości przestępstwami, no kieruje nas bezpośrednio do problematyki smoleńskiej. Kieruje nas bezpośrednio do pytania, nie zajmuje się grabieżą narodu, nie zajmuje się dramatem, którym cały naród został dotknięty. I nie mówię o tym człowieku, bo on już wtedy nie był ministrem sprawiedliwości. Mówię o pewnej definicji, o pewnym stosunku do wykonywania swojego urzędu. To jest tło, które trzeba przypomnieć, gdy wskazujemy na przyczyny, przebieg i dalsze losy dramatu smoleńskiego. Bardzo wiele mediów, w tym także te, które dzisiaj są tutaj obecne, niektóre z tych, które są dzisiaj obecne, uczyniły sobie z dramatu smoleńskiego narzędzie próby zakłamywania historii Polski i ogłupiania narodu polskiego. To jest zjawisko, które jest upokarzające. Upokarzające. Upokarzające dla nas jako dla narodu, ale i upokarzające dla ludzi, którzy w tych mediach pracują i którzy takie działania podejmują. I chcę to powiedzieć bardzo jasno i otwarcie. Próba wmówienia narodowi, że samolot o rozpiętości blisko 40 metrów może na wysokości 6 metrów przewrócić się do góry nogami. Próba wmówienia narodowi, że najlepsi piloci, w tym także dowódca sił powietrznych, generał Błasik, postanowili, popełniając samobójstwo, zabić całą elitę narodu polskiego. Jest, jak mówię, po prostu upokarzająca, ale też w najwyższym stopniu obrzydliwa, ohydna, niegodna nazwy przekazu medialnego. Raport Rady Europy i rezolucja Rady Europy, która została podjęta 10 dni temu, która piętnuje także takie postępowanie, jednoznacznie, która jednoznacznie wskazuje na to, że rząd Platformy Obywatelskiej oddał to śledztwo w ręce rosyjskie, chociaż nie tylko nie powinien tego zrobić, nie musiał, chociaż nie tylko nie musiał tego zrobić, ale i nie powinien tego zrobić z punktu widzenia prawnego. Ta rezolucja i ten raport, który odwołuje się w swojej konkluzji do raportu technicznego komisji, której mam zaszczyt, Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego, której mam zaszczyt przewodniczyć, i przywołuje jednoznacznie konkluzje nasze opublikowane w tym raporcie technicznym 11 kwietnia bieżącego roku, stwierdzające, że przyczyną śmierci była eksplozja samolotu w powietrzu, która doprowadziła w ostateczności do tej katastrofy, a równocześnie przyrównuje zachowanie Federacji Rosyjskiej do zachowania
Związku Sowieckiego w sprawie śledztwa Katyńskiego, jednoznacznie żądając natychmiast od Federacji Rosyjskiej zwrotu wraku i, o czym wielu zapomina, czy nie przywołuje, a powinno, zwrotu wszystkich urządzeń nawigacyjnych. Chcę, żebyście Państwo zdawali sobie sprawę, opinia publiczna, sterowana często medialnie, koncentruje swoją uwagę na wraku. To bardzo ważny, oczywiście, materiał dowodowy, bezdyskusyjny. Ale nie mniej ważnym, a może nawet w jakimś wymiarze ważniejszym materiałem dowodowym są rejestratory i urządzenia nawigacyjne. Rejestratory, ogólnie nazywane często czarnymi skrzynkami, składają się z bardzo wielu urządzeń. Żaden z rejestratorów nie został podjęty na miejscu tragedii w obecności polskich przedstawicieli. Żaden. Chociaż prawo międzynarodowe, w tym także załącznik 13 do konwencji chicagowskiej, zobowiązuje państwo, na terenie którego doszło do tragedii, żeby podjęło te urządzenia zawsze w obecności przedstawicieli tego państwa, którego własnością jest statek powietrzny i którego pasażerowie pochodzą z danego narodu, z danego państwa. To jest obowiązek. To jest obowiązek. A można dodać tylko, że przy wszystkich uchybieniach, a były one liczne, wszystkich uchybieniach, wszystkich błędach, a nawet działaniach zasługujących na kwalifikacje kodeksu karnego, jakie były popełnione przez ówczesną administrację rządu pana Donalda Tuska, sprawa niepodejmowania czarnych skrzynek była przekazana stronie rosyjskiej jeszcze zanim czarne skrzynki przez Rosjan zostały podjęte. Tak więc strona rosyjska miała jasny sygnał od strony polskiej, że my chcemy, aby poczekano z podjęciem czarnych skrzynek i innych rejestratorów. Nie zrobiono tego. Manipulacje, jakie były później czynione czarnymi skrzynkami, są niebywałe. Niebywałe. A jak Państwo wiecie, czarne skrzynki były dwukrotnie podejmowane. Najpierw wczesnym popołudniem i później wieczorem. Czy to były te same czarne skrzynki, czy to były inne czarne skrzynki, to jest sprawa, nad którą próbujemy teraz wyjaśnić. Ale bez względu na to, czy to są te same, czy nie, to nie ma wątpliwości, że najpierw je podjęto, gdzieś wyniesiono, później przyniesiono, potem po to, żeby po kilku godzinach znowu je z tamtego miejsca zabrać. Jaka jest przyczyna tych operacji? Trudno do końca zrozumieć, ale warto zwrócić uwagę na to, co zrobiono z tak zwaną polską czarną skrzynką, którą w toku tego postępowania i ubiegłych 8 lat uczyniono, można by powiedzieć, takim metrem serw, takim punktem odniesienia, najważniejszym, głównym materiałem dowodowym, bo to polska czarna skrzynka, w związku z tym na pewno jest niesfałszowana, na pewno jest prawdziwa i tak dalej, zapominając powiedzieć opinii publicznej, że ją przywożono do Polski dwukrotnie, bo za pierwszym razem zamiast niej przywieziono zupełnie inne urządzenie, tak zwane skrzynkę TAFS, urządzenie rejestrujące zbliżanie się samolotu do ziemi. I to zrobili ludzie, którzy mieli obowiązek strzec tego, by to było, żeby przywieziono to samo urządzenie. No ale tak się dziwnie złożyło, że przechowywano je w nocy w trakcie podróży ze Smoleńska przez Moskwę do Warszawy w Instytucie Rosyjskim, Instytucie Lotnictwa, zamiast w ambasadzie polskiej. No i jak przywieziono do Polski tę czarną skrzynkę, to zamiast czarnej skrzynki rozpakowano zupełnie coś innego. Nie przejmując się tym, zapakowano z powrotem, odwieziono, przywieziono to, co nazywa się czarną skrzynką, czy z tym samym materiałem
elektronicznym, który tam powinien być zapisany, czy z innym, to jest sprawa, która jest przedmiotem bardzo poważnych badań, które teraz są przez nas realizowane. Nie ma wątpliwości, że niektóre parametry tam zawarte, bo to już zostało zbadane, nie pokrywają się z rzeczywistym torem lotu samolotu. To nie ulega żadnej wątpliwości, a więc odbiegają od rzeczywistości bardzo zasadniczo, na co nie ma żadnego sensownego wyjaśnienia, poza stwierdzeniem, iż nastąpiła interwencja zewnętrzna w materiał dowodowy. To samo dotyczy pozostałych czarnych skrzynek. Jedna z nich, a w ogóle, jak twierdzą Rosjanie, zniknęła. W ogóle jej nie ma. W ogóle nie istniała, podobno. No, ale tak się złożyło, że jak bliżej zanalizować miejsce tragedii, jak bliżej zanalizować zdjęcia z miejsca tragedii, zwłaszcza pierwszego dnia, to okazuje się, że części tej znikniętej, której nie ma według Rosjan, nie ma, nie istniała, wyparowała w ogóle, nexistwa, prawda, że ona jednak, części jej są tam na miejscu tragedii. Są, pierwszego dnia zdjęcia pokazują części, bardzo wyraźnie, jednoznacznie część tej. Ja to opowiadam bliżej, nie dlatego, żebym chciał wnikać w te kwestie, tutaj pan profesor Nowaczyk jest specjalistą od problematyki technicznej, będzie Państwu dużo kompetentniej w tej sprawie to, jeżeli będziecie chcieli, relacjonował. Zresztą zrobił to znakomicie w telewizji Republika kilka tygodni temu. Mam nadzieję, że Państwo albo to oglądaliście, a jak nie, to sięgniecie po tym spotkaniu, bo to długi, szczegółowy i bardzo profesjonalny wykład dotyczący trudnych zagadnień, ale fundamentalnych dla badania katastrofy, bo chcę Państwo, żebyście Państwo wiedzieli, bez analizy treści zawartych w czarnych skrzynkach nie można określić przebiegu lotu i przyczyny tragedii. To jest sprawa zupełnie fundamentalna. Tak więc, jeżeli Rosja nie oddaje nie tylko wraku, ale także czarnych skrzynek, to znaczy, że jest świadoma tego, i o tym także Rada Europy pisze, jest świadoma tego, iż muszą z tego wynikać podejrzenia co do rzeczywistych intencji i rzeczywistych zamiarów i rzeczywistych celów Federacji Rosyjskiej. Pozwólcie Państwo, że ja teraz przytoczę kilka fragmentów z tego raportu, który został przez Radę Europy przyjęty najpierw w czerwcu bieżącego roku przez Komisję Praw Człowieka Rady Europy, a później przez posiedzenie ogólne Rady Europy, chyba z 2 tygodnie temu, czy 10 dni temu mniej więcej, w takim oto terminie. Tak więc ten raport jest ostatecznym raportem, jest wnioskiem, który Rada Europy przyjęła jednoznacznie i prawie jednomyślnie, mówię prawie jednomyślnie, bo tam już nie będę określał, jakie ugrupowania, jeśli chodzi o ideologiczne kierunki, one były przeciwko. Za to o jednym ugrupowaniu trzeba powiedzieć. Jak Państwo wiecie, my podkreślaliśmy, że wysiłek, doprowadzenie do zwrotu zagrabionego Polsce wraku i części samolotów, w tym właśnie czarnych skrzynek, jest jednym z najważniejszych zadań, jakie dyplomacja państwa polskiego i politycy państwa polskiego powinni podjąć. Wskazywaliśmy też w ubiegłych latach, że administracja pana Donalda Tuska tego nie robi. Po prostu nie podejmuje żadnego realnego wysiłku, żeby to zrobić. A taki wysiłek został podjęty w roku 2014 przez polskich przedstawicieli w Radzie Europy, między innymi przez panów posłów Naimskiego, Mularczyka, Hoffmana, i potem kontynuowany przez kolejne ekipy polskich przedstawicieli w Radzie Europy, aż ostatnio doszło
od 2014, 4 lata minęły, doszło do zrealizowania tego wniosku i do stanowiska Rady Europy nakazującego Rosji zwrot tych bezprawnie przetrzymywanych części samolotu. Ale był to wysiłek niesłychanie trudny. Także dlatego, że przedstawiciele Platformy Obywatelskiej w Radzie Europy albo głosowali przeciwko, albo wychodzili z sali. Tak jak się to stało ostatnim razem. Równocześnie ich przedstawiciele w Polsce, media, które ich podtrzymywały i ich nieustannie wzmacniały i czynią to po dzień dzisiejszy. Wtedy, kiedy przedstawiciele Platformy Obywatelskiej głosowali przeciwko lub uchylali się od głosowania, nie wspierając dążenia Polski do odzyskania wraku, te media i ci politycy tu w Polsce oskarżali nas, że nic nie robimy, żeby odzyskać ten wrak. Tam robili wszystko, żebyśmy go nie mogli odzyskać. Tu oskarżali nas, że go nie odzyskujemy. Warto sobie z tej gry szczególnej, nie tylko tych polityków, ale także tych mediów, zdać sprawę, bo bez tego nie zrozumiemy, w jakiej sytuacji jest śledztwo smoleńskie i w jakiej sytuacji my jako naród w ogóle jesteśmy. Nie zrozumiemy, jeżeli nie będziemy widzieli tej podwójnej gry, którą się wobec nas prowadzi. I teraz można by powiedzieć, nie mówimy o polityce. Mówimy o śmierci dwóch prezydentów, prezydenta Lecha Kaczyńskiego i prezydenta Kaczorowskiego. Mówimy o śmierci, nie wiem, Ani Walentynowicz, o śmierci wszystkich dowódców rodzajów sił zbrojnych. Znaczy, po prostu mówimy o śmierci polskiej elity. I ci ludzie mają czelność. To po prostu jest, mówię Państwu, to jest coś niebywałego. Mają czelność atakować tych, którzy robią wszystko, którzy, no wręcz pan profesor Kazimierz Nowaczyk był zaszczuwany przez tych ludzi w Stanach Zjednoczonych w ten sposób, że doprowadzili do tego, że został wyrzucony z pracy. To jest sytuacja, w której ludzie, którzy badają tę sprawę, muszą się właśnie z taką sytuacją nieustannie liczyć. Równocześnie atakuje się ich, że oni właśnie nic nie robią dla wyjaśnienia tego śledztwa, a wtedy, kiedy dochodzi do głosowania i do rozstrzygania, czy my uzyskamy ten materiał, czy nie, to oni głosują przeciwko albo wychodzą, a tutaj media im sprzyjające nas atakują. Ta podłość pozostanie w historii, ale historia to jest rzecz, z którą nasze wnuki będą miały do czynienia. Chcę, żebyście Państwo o tym pamiętali i chcę, żeby ci dziennikarze, którym się zdarzyło, każdemu może się zdarzyć coś w życiorysie niechlubnego, ale przemyśleli jednak swoje zachowanie. No po prostu po ludzku przemyśleli, no bo kiedyś będą musieli w lustro spojrzeć. Prędzej czy później to się stanie. Otóż warto przytoczyć kilka fragmentów dotyczących tej kwestii. Ja bym chciał, ponieważ już powinienem się stawić na 5-minutowy felieton, a chciałbym zrobić, jeżeli można, tak, że teraz, jeśli Państwo pozwolicie, pan Kazimierz Nowaczyk przedstawi swoją część, a ja przyjdę za chwilę i wtedy wrócę do referowania stanowiska Rady Europy i tych ogólnych uwarunkowań badania i śledztwa, mówię o śledztwie technicznym raz jeszcze, prowadzonym przez naszą podkomisję, a postępowania związanego z wyjaśnianiem tragedii smoleńskiej i ogólnych wyników
jakie i ogólnej sytuacji, w jakiej obecnie jesteśmy. Chcę tylko, zanim przejdziemy do wysłuchania pana profesora Nowaczyka, powiedzieć jasno. Punktem zwrotnym, punktem kluczowym w wieloletnim procesie badawczym było sformułowanie tez i opublikowanie raportu technicznego 11 kwietnia bieżącego roku. Było to w tym procesie badania najważniejsze wydarzenie i chcę podziękować wszystkim, którzy pomogli nam, żeby to osiągnąć, a nie było to łatwe. Robiono wszystko w miarze medialnym i nie tylko, także politycznym, częściowo, żeby do tego nie dopuścić, żeby tego raportu technicznego nie było, żeby ten kluczowy wniosek pokazujący, iż przyczyną dramatu była nie brzoza, nie polscy piloci, nie generał Błasik, nie jak próbuje się znieważyć jego pamięć prezydent Kaczyński, nie. Przyczyną była eksplozja samolotu, która go zniszczyła. To było przyczyną. Oczywiście jest kwestią osobną analiza wszystkich uwarunkowań i technicznych oraz innych powodów czy przebiegu wydarzeń, które doprowadziły do tej eksplozji. My się cofamy do momentu, kiedy podejmowano decyzję o remoncie tego samolotu, bo te uwarunkowania są niesłychanie istotne, ale i to jest bardzo ważne, ale bezpośrednią przyczyną było zniszczenie samolotu przez eksplozję. I opublikowanie tego raportu pozwoliło raportowi Rady Europy tę konkluzję zamieścić i całemu światu w dokumencie międzynarodowym sankcjonowanym przez najbardziej powszechnie obejmujący wszystkie państwa Europy organ, jakim jest Rada Europy, bo Rada Europy obejmuje więcej państw niż Unia Europejska. Chcę, żebyście państwo widzieli, to jest organ, który jest szerszy, bardziej opiniodawczy niż jakikolwiek organ Unii Europejskiej. Rosja też jest w Radzie. Rosja. Tak, tak. Federacja Rosyjska jest członkiem Rady Europy także. Nie tyle się wstrzymała, ile nie uczestniczyła w ogóle w tym głosowaniu, ponieważ jej delegacja została wykluczona z kolejnych głosowań po agresji na Ukrainę. W związku z tym Rosja nie uczestniczyła w tym głosowaniu. Ale tak, Federacja Rosyjska jest członkiem Rady Europy i dlatego pokazuje, że to jest organ nieporównanie szerszy, którego stanowisko ma znaczenie nieporównanie istotniejsze z tego punktu widzenia niż jakiegokolwiek innego organu. A więc nie byłoby tego stanowiska, nie byłoby tych stwierdzeń, nie byłoby umiędzynarodowienia sprawy dramatu smoleńskiego, gdyby nie było raportu technicznego. I dlatego robiono wszystko, żeby nam uniemożliwić jego sformułowanie i opublikowanie. Chcę wszystkim, którzy się przyczynili do tego raportu tutaj, a po raz pierwszy robię to publicznie, naprawdę z całego serca podziękować, bo to uniemożliwiło zablokowanie dochodzenia do prawdy. A sprawa dramatu smoleńskiego jest jedną z kluczowych spraw związanych z sytuacją narodu i państwa polskiego. Teraz, jeśli pozwolicie, oddam głos panu Nowaczykowi i za chwileczkę przyjdę i będę później kontynuował materiał związany z uchwałą i problematyką zawartą w uchwale i raporcie Rady Europy. Bardzo serdecznie witam wszystkich państwa. Dziękuję bardzo za zaproszenie i możliwość
rozmowy z Państwem, bo tak to traktuję. Nie traktuję tego jako oficjalnego wystąpienia, ponieważ podkomisja jest w trakcie prac. Są rzeczy, o których mogę powiedzieć i proszę wybaczyć równocześnie. Są rzeczy, o których nie będę mógł jeszcze mówić. Ja bym chciał nawiązać do tego, co pan minister przed chwilą mówił. O tym, że w tym raporcie przedstawionym w Radzie Europy jest odwołanie bezpośrednie do naszego raportu technicznego. Proszę Państwa, ten raport opracowany został przez przedstawiciela holenderskiego, który uczestniczył i brał udział w podsumowaniu, w pisaniu końcowej wersji raportu Komisji Holenderskiej mówiącej o zestrzeleniu samolotu pasażerskiego nad Ukrainą MH17. Raport ten został przygotowany w oparciu o wytyczne, które są w aneksie 13 Międzynarodowej Organizacji ICAO. Więc został przygotowany bardzo uważnie, przygotowany w sposób bardzo profesjonalny, między innymi dlatego ten holenderski sprawozdawca powołuje się na niego i raport ten operuje tylko i wyłącznie faktami. Są tam zgromadzone fakty, natomiast interpretacji tych przedstawionych faktów nie ma. I ja bym chciał powiedzieć jedno, ten raport przeszedł tutaj w Polsce bez większego echa. To jest pierwsza rzecz. Po drugie, jako członek podkomisji, ja muszę powiedzieć, że nigdy merytoryczną zawartość tego raportu ani przez dziennikarzy, ani w trakcie rozmów nie byłem pytany. Nie ma, nie istnieje, nie ma takich pytań i odnoszą się wszystkie te sprawy do rzeczy nieistotnych około raportów. Jak Państwo mogą przeczytać w prasie, zainteresowanie było tym, czy wszyscy podpisali, czy nie. Natomiast nie było żadnych pytań dotyczących spraw merytorycznych zawartych w tym zakresie. Teraz bym chciał na samym początku powiedzieć o tym, co jest ważne w trakcie badania tej katastrofy. Bardzo ważne jest, jak już Państwo wiedzą, jest rezolucja Rady Europy, wrak tego samolotu. Oczywiście ten wrak, on nie jest ani w stanie takim, jakim powinien być badany, czyli natychmiast po katastrofie, na miejscu, każda z części leżących na miejscu katastrofy powinna być opisana, zlokalizowana i osobno badana. To nie zostało zrobione. Myśmy założyli od początku prac naszej podkomisji, że jest bardzo możliwe, że nie będziemy mieli dostępu do tego wraku, a jednocześnie podstawowa część informacji, która mogłaby być przydatna w naszej pracy, została już zatarta, bo wrak został przeniesiony, pozostało bardzo wiele odłamków niezidentyfikowanych i bardzo wiele części z tego samolotu znikło. Ja tylko powiem, że w 2012 polscy przedstawiciele Centralnego Laboratorium Policji, którzy byli w Smoleńsku, otrzymali od Rosjan informację, że po zważeniu części samolotu, tak twierdzili Rosjanie, brakuje jakiejś 1/3 tego samolotu. Więc to już wiadomo było nam, że nawet dotarcie do wraku nie będzie pełną informacją, którą byśmy mogli mieć na początku katastrofy. Ale przyjęliśmy też założenie, że może nie będzie w ogóle dostępu do wraku. Dlatego
równolegle rozpoczęliśmy pracę, nie zawiesiliśmy prac nad badaniem samego wraku. Równolegle prowadziliśmy i prowadzimy do dzisiaj pracę rekonstrukcji tego wraku. Proszę Państwa, to jest zdjęcia, którym dysponowała Komisja Millera, to jest kropla w morzu tych zdjęć, które zostały w Smoleńsku zrobione w pierwszym dniu i w następnych dniach po katastrofie. Dotarcie do tych zdjęć zajęło też nam bardzo dużo czasu. Okazuje się, że zdjęcia takie mieli dziennikarze, zdjęcia mieli takie osoby, które były w Smoleńsku służbowo i które zdobyły zdjęcia na przykład od Rosjan. Te zdjęcia nie trafiły nigdy do Komisji Millera ani prokuratury. Udało się odnaleźliśmy dojście do tych ludzi. Odnaleźliśmy te zdjęcia. Te zdjęcia pozwalają nam na bardzo dokładną rekonstrukcję wraku. Na szczęście wiele z tych części zostało sfotografowanych z różnych pozycji i w tym momencie możemy odtwarzać strukturę trójwymiarową tych części. Możemy patrzeć, w jakim kierunku one zostały zgniecione, wyrwane, skręcone. Z tego składane są elementy samolotu. Ja tutaj polecam Telewizję Republika, program 10.04.2010 Fakty, gdzie w ostatnich dwóch programach pan Tomasz Ziemski, który jest przewodniczącym komisji badawczej w naszej podkomisji, zajmującej się rekonstrukcją wraku, pokazuje modele zrekonstruowanych zasadniczych elementów tego wraku. Te dwa swoje odcinki poświęcił rekonstrukcji skrzydła w miejscu przełomu i wyjaśnia, jakie są różnice w tym, co publicznie nam się przekazuje, a w tym, co mówi rekonstrukcja. Pokazuje, jak istotną rzeczą stało się badanie samolotu bliźniaczego o numerze 102, który stoi w Mińsku. Ja to powiem na przykładzie. Swojego czasu jeszcze w zespole parlamentarnym pan profesor Binięta robił symulację zderzenia skrzydła z brzozą. I tam wybuchła ogromna dyskusja na temat grubości poszycia, którą on w swoim modelu przyjął. Przepraszam. Czy to 2 czy 2,5 mm? Proszę Państwa, tak się złożyło, tak los sobie zakpił z tych osób, które kwestionowały wyliczenia profesora Gniędy, że my znamy dokładnie miejsce, w którym uderzyła ta brzoza w skrzydło. W tym miejscu są zespolone poszycia tego skrzydła, są wzmocnienia i w sumie to poszycie, które miała przeciąć tam brzoza, ma około 1 cm. Więc obliczenia profesora Biniędy, w których przyjął 2,5 mm, mają się nijak nawet do tego 1 cm. To oczywiście będzie nadal powtarzane i będzie robione. Państwo może widzieli też pokazywane w telewizji i podawane przez prasę informacje o ośrodku amerykańskim, który nazywa się NIAR, to jest National przepraszam, w tej chwili zapomniałem nazwę, to jest Instytut Lotniczy Badawczy, który w Stanach zajmuje się
między innymi z symulacjami i badaniem katastrof lotniczych. Oczywiście to jest jeden z elementów, którym się zajmuje. I to jest jedyny ośrodek na świecie, który był w stanie odtworzyć katastrofę samolotu tureckich linii w Amsterdamie i która to symulacja odwzorowała wszystkie elementy tej katastrofy i dała ten sam rezultat, jaki można było w rzeczywistości obejrzeć tam na miejscu katastrofy. I to jest symulacja, która ma pieczątkę NASA. Ten ośrodek z tak ogromnym doświadczeniem współpracuje z nami. Państwo widzieli zapewne te informacje prasowe, że przybyli do Smoleńska, do Mińska i skanują i przygotowują model samolotu 102. Tego, który jest bliźniaczym samolotem w stosunku do 101, która uległa katastrofie w Smoleńsku. Proszę wziąć pod uwagę, że ten model to nie jest tylko powłoka, proszę Państwa, gdzie są zdjęte wymiary, wszystkie takie rzeczy. Ten model jest zbudowany z tych materiałów, z których zbudowany jest samolot. Tam wszystkie, czy powłoka duraluminiowa, czy stalowe poręcze krzesła, foteli samolotowych, one mają te same własności materiałowe, jakie są w samolocie. Jest to przeogromna praca i ona będzie sfinalizowana symulacjami, które pokażą, jak się zachowa samolot przy uderzeniu w ziemię. Więc to są te elementy dotyczące wraku. Pan minister podkreślił wagę i przypomniał fakt, że czarne skrzynki są w rękach Rosji. Ja chciałem do tego dodać, że polska czarna skrzynka została tu przesłana do Polski dwukrotnie, bo za pierwszym razem przybyło urządzenie TAFS produkcji amerykańskiej. Dopiero za drugim razem przyszła paczka z urządzeniem ATM, a nie można ich było pomylić, dlatego że urządzenie TAFS jest prawie jak oryginalne, fabryczne, z tabliczką znamionową z napisem TAFS. Natomiast polski ATM to jest zniszczona całkowicie obudowa. Tego nie można było pomylić. I to 13 kwietnia, dwa dni wcześniej, polscy specjaliści w Smoleńsku rozpoznali ATM, bo Rosjanie im już 13 kwietnia pokazali ATM. I dopiero 17 kwietnia przychodzi ATM do Polski. Ale jaka jest konkluzja tego? Tego ATM-u my nie mamy. On został odesłany do Rosji. Tak samo urządzenie TAFS i urządzenie FMS po odczycie w Stanach zostało odesłane do Rosji. Tam znajdują się wszystkie rejestratory. Pamiętają jeszcze, ja się odwołam do takich zaszłości. Pamiętają pewno Państwo historię z wieloma kopiami zapisów z kokpitu. Z tego rejestratora z kokpitu. I pierwsza reakcja, gdzie przyszły zapisy i potem się okazało, że pan minister Miller musiał jechać po dodatkowe 16 sekund, których zabrakło w tym pierwszym odczycie, który trafił do Polski. To nastąpiło na skutek interwencji Instytutu Zena w Krakowie, który się zorientował, że brakuje części zapisu. Co myśmy teraz stwierdzili? Proszę Państwa, to co pokazują Rosjanie w swoim raporcie i to co przesłali do Polski w raporcie swoim
w 2011 roku dotyczące rejestratora, jednej z czarnych skrzynek, rejestratora KBN, to jest zapis krótszy o 5 sekund. I tych ostatnich 5 sekund nie ma. I polski instytut, nie wiem, to spółka, ATM, która odczytywała te warunki, nie zaprotestowała. To zostało zaakceptowane, no nie ma 5 sekund, no to nie ma. I nie mamy do dzisiaj. Nie mamy do dzisiaj tych ostatnich 5 sekund z tego rejestratora. Więc tak to wygląda. I tak wygląda sprawa rejestratorów. W samych rejestratorach są rzeczy, które muszą być bardzo szczegółowo analizowane. Nie jesteśmy w sytuacji takiej, w jakiej jest każda komisja badająca katastrofę lotniczą. Każda komisja na miejscu bierze rejestratory, robi odczyty i je analizuje. My mamy dodatkowy problem. My mamy problem polegający na tym, że do końca nie wiemy, jaka jest wiarygodność tych zapisów. Ponieważ, jeden z przykładów, Rosjanie w swoim raporcie MAK podają wykres i podpisują ten wykres, że to jest chwilowe zużycie paliwa pierwszego, drugiego i trzeciego silnika. Ten sam, bierzemy raport Millera, mamy ten sam wykres i jest podpisany ten wykres, wibracje pierwszego silnika, wibracje drugiego, wibracje trzeciego silnika. No tak to wygląda. Więc to naprawdę analiza tych wszystkich zapisów rejestratorów jest to kluczowa rzecz. Jak pan minister podał, są parametry, które świadczą o tym, że tak nie mogło być w rzeczywistości, jak jest zapisane w tych parametrach. Bo samolot poleciałby o wiele bardziej na południe niż tam, gdzie uderzył w ziemię. Są parametry zapisane w tych rejestratorach, które mówią, że lewy silnik tego samolotu w zasadzie rozpadł się w powietrzu, zanim samolot uderzył w ziemię. To w tej chwili podaje fakty, które są odczytane z czarnych skrzynek. My musimy teraz zbadać nie tylko ich zawartość, ale zbadać spójność wszystkich tych zapisów i zbadać ich zgodność z rzeczywistością, z tym, co wiemy, z tym, co robimy i uzyskujemy w ciągu innych badań, bo tych badań jest prowadzony cały szereg. Prowadzone są dodatkowe eksperymenty, prowadzone są dodatkowe modelowania, będą jeszcze dodatkowe badania w tunelu, będą symulacje robione przez tą instytucję amerykańską. I dopiero zebranie wszystkich tych elementów będzie pozwoliło na zakończenie raportu. Chociaż mamy już w tej chwili tyle materiału, że pracujemy nad częściami końcowymi tego raportu, bo materiał jest przeogromny. Są załączniki z prowadzonych eksperymentów czy badań. Jeden cykl badań na przykład to jest 600 stron raportu. To będą 1000 stron. Natomiast sam raport, który będzie esencją tych wszystkich naszych badań, on oczywiście będzie przedstawiony po zakończeniu tych wszystkich cząstkowych badań. Natomiast już sam szkielet raportu i te rzeczy, pracujemy nad tym na co dzień. Więc naprawdę nie brakuje nam pracy i nie możemy narzekać na nadmiar czasu.
teraz, jeśli Państwo pozwolą, dokończę. Zielone, zielone musi być. Ten zielony? Nie, on jest jakiś pomarańczowy. Zielony, zielony, tak? Ale dobrze, można do tego też. I chociaż nie uczestniczyłem w całości tego, co referował pan profesor Nowaczyk, to nie mam wątpliwości, że wskazał państwu na realne problemy, wobec których stajemy. Dlatego, że część zapisów w czarnych skrzynkach po prostu jest nieprawdziwa, nie ma co do tego wątpliwości. Ale czy całość? Jak odróżnić, jak oddzielić, jak wydobyć elementy prawdziwe z tego często chaosu, a czasami po prostu spośród treści, które są wynikiem zewnętrznej interwencji, to jest naprawdę bardzo trudne zagadnienie. Ale zanim do tego wrócę, chciałem Państwu przeczytać fragmenty raportu Rady Europy, ponieważ chcę powtórzyć, to jest materiał zupełnie fundamentalny. Od tego momentu, od jego uchwalenia, nie ma wątpliwości, że cała taktyka i strategia realizowana przez rząd Donalda Tuska, realizowana przez media, które dążyły do sfałszowania wiedzy o największej tragedii narodu polskiego. A przywołując to sformułowanie, po prostu przywołuję fragment uchwały Zgromadzenia Narodowego, Sejmu i Senatu, który taką uchwałę podjął. Nazwanie tragedii smoleńskiej największą tragedią narodu polskiego, okresu niepodległego państwa polskiego po II wojnie światowej, jest sformułowaniem, za którym głosowali wszyscy posłowie i senatorowie. To jest stanowisko powszechne, bez względu na to, co z tym zrobią i co będą chciały zrobić media. Otóż uchwała Rady Europy, stanowisko i raport Rady Europy, to nie jest nasz raport. Tak, ten raport po zanalizowaniu raportu Maku i zanalizowaniu raportu Millera oraz raportu technicznego przywołuje raport techniczny jako ostateczną konkluzję i bieżące obecne stanowisko państwa polskiego, rządu polskiego. Tak wręcz jest to sformułowane. A więc przypomnę teraz fragmenty tego raportu, żeby pokazać Państwu nie poprzez moje omówienie, nie poprzez moją analizę, tylko poprzez ten tekst, tekst uchwalony przez Radę Europy, jaki jest stanowisko Rady Europy wobec działań rządu Donalda Tuska. Analizując sprawę podstaw prawnych postępowania i śledztwa, które wtedy było prowadzone, tak mówi raport Europy. W drodze wspólnego porozumienia między Polską a Rosją śledztwo dotyczące bezpieczeństwa miało być przeprowadzone zgodnie ze standardami zawartymi w załączniku 13 Konwencji o Międzynarodowym Lotnictwie Cywilnym, konwencja chicagowska, pomimo faktu, że samolot był państwowym statkiem powietrznym podczas oficjalnej delegacji. W związku z tym odpowiedzialność za śledztwo w sprawie bezpieczeństwa spoczywało na Federacji Rosyjskiej. Pomimo faktu, że zgodnie z powyższą definicją statek powietrzny był państwowy i transportował urzędników najwyższego szczebla, w tym prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, obsługiwany był przez personel wojskowy i był zarejestrowany jako samolot wojskowy, oba państwa uzgodniły, że badania techniczne
należy przeprowadzić zgodnie z międzynarodowymi standardami i rekomendowanymi praktykami określonymi w załączniku 13 konwencji chicagowskiej, które zazwyczaj stosowane są w przypadku lotnictwa cywilnego. Wybór ten uzgodniony przez poprzedni rząd. Oni piszą teraz, w 18 roku, odnoszą się do poprzedniego rządu. Wybór ten uzgodniony przez poprzedni rząd nie był przekonujący, w szczególności uwzględniając oficjalny charakter statku powietrznego i lotu i został mocno skrytykowany przez obecny rząd polski, ponieważ niepotrzebnie sprawił, iż Rosja odgrywała dominującą rolę w śledztwie w sprawie tej katastrofy. Poprzedni rząd polski miał wszelkie prawo nalegać, aby śledztwo zostało przeprowadzone przez właściwe polskie władze. Na chwilę obecną nie widzę możliwości zmiany tej sytuacji, ponieważ konwencja chicagowska została wybrana w wyniku wspólnej zgody ówczesnych rządów i stanowiły one i muszą nadal stanowić podstawę śledztwa. Krótko mówiąc, fakty dokonane sprawiły, że Polska znalazła się w gorszej sytuacji niż powinna być i mogła być. I była to decyzja rządu Donalda Tuska, która postawiła z góry Polskę w negatywnej sytuacji. To jest mój dodatek, mój komentarz. Cytat wyodrębniłem z mojego komentarza. Gdyby przyjąć, wbrew powyższym wnioskom, że prawo krajowe ma pierwszeństwo przed załącznikiem 13, pomimo braku zastosowania artykułu 26, obowiązek Rosji odnośnie zwrotu wraku samolotu Polsce może być oparty na ogólnej zasadzie prawnej, że prawo nie może być łamane. Przetrzymywanie wraku przez ponad 7 lat po zakończeniu śledztwa w sprawie bezpieczeństwa lotu w sposób oczywisty jest obraźliwe. Czas trwania dochodzenia karnego w Rosji jest nadmierny. Po ponad 8 latach od katastrofy byłoby to nadużyciem prawa ze strony Rosji, aby nadal twierdzić, że śledztwo jest wciąż otwarte i dlatego wrak nie może być oddany. To prawda, że w niektórych przypadkach śledztwo w sprawie katastrof lotniczych trwało nawet dłużej niż 8 lat, a polskie śledztwo w sprawie katastrofy smoleńskiej również nadal trwa. Jednakże rosyjskie władze miały pełen i nieograniczony dostęp do wszystkich dowodów przez cały czas. W przeciwieństwie do polskich prokuratorów, których śledztwo komplikuje fakt, że są oni zmuszeni poddawać się złożonym procedurom wzajemnej pomocy prawnej. Wszelkie dowody, które nadal mogą być potrzebne do celów toczącego się śledztwa, mogą być zabezpieczone w inny sposób niż poprzez fizyczne przetrzymywanie wraków, w szczególności poprzez zastosowanie formalnych, sądowych procedur przechowywania dowodów. Dlatego uważam, pisze autor tego raportu, przedstawiciel Rady Europy, że moment, po przekroczeniu którego odmowa zwrotu wraku z powodu wciąż otwartego śledztwa stała się obraźliwa, został już dawno przekroczony. Podobnie niedopuszczalny jest sposób traktowania wraku, który został pocięty na części w celu ułatwienia transportu, jak również ciał ofiar, których fragmenty zostały pomieszane, zamienione, o czym informują media. Jest to nie do przyjęcia i musi zostać zatrzymane. Niniejsze sprawozdanie, pisze raport, uwzględniając ograniczenia wynikające z dostępnego mandatu, dostępnych zasobów, jak i braku współpracy ze strony rosyjskiej, może odnosić się jedynie do niewielkiej liczby pytań, które powstały w wyniku tej katastrofy, a mianowicie do kwestii prawnych związanych ze zastosowaniem załącznika 13 konwencji chicagowskiej o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, a w szczególności standardu 3 i 4 obligującego do zwrotu wraku przez państwo, na terenie którego doszło do zdarzenia.
państwu, w którym zarejestrowany był statek powietrzny, gdy tylko zakończone zostanie śledztwo zgodnie z załącznikiem 13. Odnotowaliśmy, że toczące się w Rosji śledztwo nie usprawiedliwia przetrzymywania wraku i braku zwrotu prawowitym właścicielom, czyli narodowi polskiemu. W związku z tym rezolucja wzywa Rosję do niezwłocznego zwrotu wraku i innych materiałów dowodowych należących do państwa polskiego bez zbędnej zwłoki. Tam wyznaczono w obecnej wersji rok czasu na zwrot wraku. Powstrzymywanie się przed zwrotem tych symbolicznych przedmiotów do Polski bez prawnego uzasadnienia przypomina nadużycie prawa, które jest odbierane przez wielu jako prowokacja. Wreszcie, nie powinniśmy zapominać o historycznym kontekście tej katastrofy. To nie my piszemy, to pisze Rada Europy. W wyniku katastrofy polskiego Tupolewa 10 kwietnia 2010 roku, który to samolot próbował wylądować na lotnisku wojskowym w Smoleńsku, Rosja, doszło do śmierci 96 osób, w tym prezydenta Lecha Kaczyńskiego, jego żony i wielu wysokich przedstawicieli państwa polskiego, w tym dowódców wojskowych. Ci wysocy przedstawiciele państwa polskiego byli w drodze na uroczystości z okazji 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. Była to zbrodnia dokonana wiosną 1940 roku przez tajną policję Stalina, NKWD. Ta zbrodnia, za którą Związek Radziecki przez długi czas obwiniał nazistowskie Niemcy, doprowadziła do unicestwienia tysięcy polskich oficerów i innych polskich patriotów. Dopiero w 1990 roku Związek Radziecki w czasach polityki Gorbaczowa, zwaną Głasność, uznał prawdę historyczną, która musi pozostać podstawą prawdziwego pojednania Rosjan i Polaków. Trzeba pamiętać o tym historycznym kontekście, oceniając wpływ tragedii w Smoleńsku, który był olbrzymim ciosem dla narodu polskiego. Ten kontekst historyczny, jak i szacunek należny ofiarom katastrofy lotniczej w Smoleńsku i zbrodni katyńskiej, powinny uniemożliwić wszelkiego rodzaju agresywne, prowokacyjne zachowania z obu stron w procesie ustalania przyczyn tej katastrofy. Tyle Rada Europy i warto pamiętać zarówno rozstrzygnięcia dotyczące prawnych podstaw wyboru badania tej katastrofy, oceny działań w tej mierze rządu Donalda Tuska, oceny zachowania Federacji Rosyjskiej i stanowiska wobec przyczyn katastrofy, a także tego, co powinno się zdarzyć z tym wrakiem i jej i częściami tego wraku. My to śledztwo skończymy. My bez względu na przebieg wydarzeń, państwu, narodowi polskiemu i polskiej i całej międzynarodowej opinii publicznej przedstawimy wszystkie te wnioski, jakie z istniejącego materiału można uzyskać. Często padają najróżnorodniejsze argumenty przeciwko temu postępowaniu. A to, że to było tak dawno. Czy to jest ważne? Chcę tym, którzy tak mówią, przypomnieć, że zbrodnia katyńska dokonała się jeszcze dawno. Jeszcze dawno. Tak, pamiętam. Byli tacy publicyści, byli tacy, nawet nazywali się czasami politykami, bądź bywali nazywani politykami. Byli tacy profesorowie, niestety także historii, którzy właśnie tak mówili, jeśli chodzi o zbrodnię katyńską, to tak dawno. Czy trzeba rozdrapywać te rany? Czy trzeba do tego wracać? Mówiono też, nie ma już dowodów, nie ma już dowodów, nie warto, nie mamy się na czym oprzeć, zostawmy to, zapomnijmy, patrzmy do przodu.
Nie patrzmy wstecz, nie można iść do przodu z odwróconą głową. Tak często nam mówiono, zapominając, że jeszcze trudniej jest iść do przodu z zamkniętymi oczyma. Dużo trudniej. Otóż mówi się też czasami, przeciwnicy naszych badań mówią czasami, no jakże możecie to zbadać bez wraku, a wraku przecież nie będzie, bo nigdy nie zwróci ich pan Putin. Ale podobnie jak Chruszczow, Stalin, Breżniew, a także inni dygnitarze rosyjscy, którzy przedtem władali Rosją, jego władza nie jest władzą nieskończoność trwającą. Nie jest. W związku z tym trzeba się zastanowić, co jest ważniejsze, prawda historyczna, czy też myślenie o tym, że władza pana prezydenta Władimira Władimirowicza Putina, oby żył jak najdłużej oczywiście, jest wieczna. Nie jest wieczna. Mówi się także, że przecież wszystko już zostało wyjaśnione. Wszystko wiemy. Cała prawda jest jasna. Cała prawda została wyjaśniona przez raport pana Millera. Rok temu, jako ówczesny minister obrony narodowej, przekazałem prokuraturze polskiej zawiadomienie o przestępstwie popełnionym przez pana Millera i członków komisji pana Millera, polegającej na świadomym fałszowaniu materiału dowodowego zawartego w raporcie zwanym raportem Millera. To dlatego ten raport został przez raport techniczny unieważniony i nie stanowi już, nie jest już stanowiskiem państwa polskiego, ponieważ był świadomie fałszowany. Takim przykładem takiego świadomego fałszowania, może najbardziej drastycznym, czy jednym z bardziej drastycznych, jest sprawa potraktowania ekspertyzy, którą Komisja Millera sama zamówiła. Ekspertyzy w firmie Smolgis, która miała pomóc ocenić, co tam się zdarzyło poprzez analizę zdjęć satelitarnych. W tej analizie firma Smolgis bardzo szybko, w ciągu tygodnia, wykonała taką analizę i jednoznacznie stwierdziła, że są widoczne ślady dwóch wybuchów, dwóch eksplozji. Wskazała miejsca tych eksplozji, wskazała, tak powiem, mniej więcej zakres obu tych miejsc, średnicę obu tych miejsc. Sformułowała podstawy naukowe, które doprowadziły ich do takiego wniosku. I odbywa się dyskusja w Komisji Millera, która jest nagrana, nie tylko spisana, ona jest nagrana. Są głosy tych panów. Można wyodrębnić głos pana Laska, głos innych panów. I pan Lasek mówi, słuchajcie, pokazuje tę eksplozję, słuchajcie, to są takie brzydkie wyrazy, eksplozja, wybuchy. Przepraszam, nie mówię eksplozja, mówi wybuchy. Co my z tym mamy zrobić? I wtedy pan... Wykreślić. Naprawdę ewangeliczna, straszliwa sytuacja. Oni naprawdę z pełną piersią mówią, nie, to zmienimy. Zamiast wybuchy napiszemy pożary. I tak napisano. Ten sam obraz zdjęcia satelitarnego, który oni tam omawiają i który jest podpisany wybuchy, jest zamieszczony w raporcie Millera. Jeśli państwo sięgniecie, ci, którzy będziecie mieli czas, ochotę i tak dalej, spojrzeć do raportu Millera, możecie zobaczyć, jest ten obraz, tylko zamiast wybuchy podpisany jest pożar. Z polskiego na nasze. To jest rzecz, której poza czasami sowieckimi ja po prostu nie widziałem w życiu, a już trochę lat mam. To niesamowite, żeby można było na chama i bezczelnie, bez zastanowienia, z absolutnym cynizmem fałszować materiał dowodowy. I takich przykładów fałszerstw, kłamstw jest w tym raporcie niestety masa. Nieomal na każdej stronie znajduje się takie
fałszerstwo. Mówię o tym dlatego, że nawet gdyby wszystkie te tezy o tym, że to jest za późno, że mamy materiału dowodowego mało, że nikt się tym już nie interesuje, Polaków to nie obchodzi. Polacy są tym zmęczeni, nie są tym zainteresowani. Ich nie obchodzi, jak zginął ich prezydent. Ich nie obchodzi, zwłaszcza wojskowych, jak zginęli ich dowódcy. Nie ma większego upokorzenia dla armii polskiej, jak mówienie, że żołnierzy polskich nie obchodzi, jak na terenie Rosji zginęli ich dowódcy. Nie ma bardziej obraźliwych wobec polskich żołnierzy słów. No jakże żołnierza polskiego ma nie obchodzić, jak zginął ich dowódca? Czy państwo sobie wyobrażacie, że jest możliwe, że był taki żołnierz? Niestety zdarzają się tacy generałowie. Tak, niestety tak. Ale żołnierza polskiego takiego nie widziałem podczas mojej dwuletniej służby jako minister obrony narodowej. Widziałem takich generałów, tak. Żołnierza? Żadnego. Nigdy. Bo też jest to po prostu niemożliwe. Bo taki człowiek nie byłby zdolny być żołnierzem, czyli być kimś, kto służy własnemu narodowi całym swoim życiem i całymi swoimi możliwościami jako człowieka. Tak więc chcę tutaj raz jeszcze powtórzyć. My rzeczywiście doprowadziliśmy to śledztwo, mówię o postępowaniu technicznym, to śledztwo do punktu, w którym wiemy z pewnością, jak doszło do śmierci. Nie wiemy, jak doszło do tej eksplozji. To jest badane i to zostanie w najbliższym czasie, mam nadzieję, że nie dłuższym niż rok, państwu w raporcie końcowym naszej komisji przedstawione. Integralnym i bardzo ważnym elementem są badania realizowane we współpracy z Stanami Zjednoczonymi, zwłaszcza z Instytutem, Narodowym Instytutem Badań Lotniczych, tak chcę to przetłumaczyć, badań lotniczych. Chcę naukowcom tego Instytutu serdecznie podziękować, bo mam świadomość, że im też w tej sprawie nie jest łatwo, a oni po prostu realizują czysto naukową, bez żadnych konotacji politycznych i uwarunkowań politycznych funkcję, bo do tego zostali powołani i taki kontrakt z nami podpisali. Raz jeszcze państwu i wszystkim tym, którzy nie zapomnieli o prezydencie Rzeczpospolitej, o polskich generałach, o Ani Walentynowicz, o profesorze Kurtyce, o wszystkich tych, którzy tam polegli, serdecznie dziękuję. Proszę Państwa, nim jeszcze Paweł Piekarczyk nam tutaj wykona swoje utwory, a właściwie jeden, który będzie lekcją smoleńskie. Pamiętamy, że oprócz zespołu, który działał jeszcze w poprzednim okresie i prokuratury, także mieliśmy do czynienia, a właściwie z przyjemnością słuchaliśmy bodajże czterech konferencji smoleńskich. Jeżeli można dwa słowa na ten temat, żeby odświeżyć sobie tą historię. Bardzo proszę, pan doktor Ryszard Papiecki, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, ze względu na porę to już i bardzo wyczerpujące informacje tutaj pana ministra i pana profesora, to tylko bardzo króciutko. Tuż po katastrofie, kiedy ukazał się raport Komisji Millera, ponad 140 naukowców polskich, ale pracujących w różnych miejscach na świecie, zdecydowało się niezależnie od tego zbadać tę katastrofę. Powstało coś, co nazwaliśmy konferencjami smoleńskimi. Od roku 2012 do 2015 odbyły się cztery konferencje smoleńskie z udziałem za każdym razem ponad 200 osób, z czego mniej więcej 150 osób to byli naukowcy bardzo wybitni w tym gronie,
osoby, które sprawy mechaniki, sprawy chemii, sprawy nawigacji doskonale znali. Trudno było zarzucić niekompetencje tutaj. Znaczy, ja myślę, że wielu z tych specjalistów miało znacznie lepsze przygotowanie niż wielu członków Komisji Millera. Zaczęło się, cała działalność zaczęła się od oczywiście przeanalizowania raportu Millera. I dość, to była pierwsza konferencja, dość łatwo było wykazać, że w zasadzie ten raport nie zajmuje się katastrofą. Panie profesorze, dwie strony chyba tak naprawdę zajmują się katastrofą. Natomiast ogromne ilości miejsca są poświęcone na przykład analizie, ile godzin za sterami w Paryżu w 2007 roku spędził kapitan Protasiuk. O pół godziny za dużo niż prawo pracy pozwala. No jest to, tam takie tasiemce były, natomiast proszę sprawdzić, to jest około 320 stron raportu. Dwie strony tak naprawdę dotyczą opisu katastrofy. No, ogromna część naukowców uznała, że to nie jest wystarczające wyjaśnienie. Wobec tego rozpoczęto badania. Troszeczkę później, bo wcześniej powstał chyba właśnie ten zespół parlamentarny pana ministra, ówczesnego pana posła. Ale wiele osób, że tak powiem, mieliśmy wspólnych, to znaczy wiele osób, tu również profesor Nowaczyk pracował i dla tego środowiska konferencji smoleńskich, i dla zespołu parlamentarnego pana ministra Macierewicza. Po czterech latach takiej pracy, po czterech konferencjach, powstała dość mocno już ugruntowana teza, że tam musiały być co najmniej dwa silne wybuchy, pomijając być może kilka drobnych. Mogą Państwo o tym przeczytać w materiałach konferencji smoleńskich, które są na stronie, wystarczy kliknąć do internetu, konferencje smoleńskie, tam są pełne cztery raporty, to są bardzo obszerne prace, tomy, poszczególne tomy, to jest po kilkaset stron, naprawdę rzetelnie przygotowanych. I myślę, że nadal jest to dość interesujący materiał. Tym bardziej, że obecnie pracująca komisja właśnie niezależnie od tamtych badań potwierdza. Większość, ogromną większość tych tez potwierdza. Tak wyglądały te prace. Proszę Państwa, ja troszeczkę może jeszcze tutaj wrócę do raportu Millera, bo Państwo sądzą, że on był wyłącznie krytykowany. Nie, on był również broniony. I można powiedzieć, w zasadzie dwie prace tylko można zaliczyć jako taką próbę obrony ze strony środowiska naukowego, bo obrona ze strony innych środowisk no, była ogromna, prawda? Obrona raportu Millera ze strony mediów to, można powiedzieć, to wielka batalia. Wielka batalia o to, żeby jednak ten raport jakoś istniał, żeby on był wiarygodny. Natomiast ze strony środowiska naukowego można powiedzieć dwa artykuły profesora Kowaleczki i profesora Manerowskiego. Te artykuły zresztą były omawiane na konferencjach smoleńskich i można powiedzieć artykuły, te prace właściwie naukowe, jeśli chodzi o profesora, o pracę profesora Kowaleczki, no według mnie, ale i według tutaj oczywiście wcześniej pan inżynier Jorgensen zauważył ogromne luki. No tam luki jest naprawdę bardzo dużo i można powiedzieć podstawowy błąd polega na tym, na ocenie utraty nośności, która nastąpiła na skutek utraty kawałka skrzydła. Więc błąd jest no, zasadniczy, który w ogóle zmienia, znaczy można powiedzieć czyni tę pracę bezwartościową. Druga praca profesora Manerowskiego, no tutaj już troszeczkę w pewnym sensie moja dziedzina, bo to równania rozliczkowe tam ingerowały. Można powiedzieć, zasadniczy błąd polega na tym, że wynik mówi o trajektorii fragmentu skrzydła bardzo precyzyjnie wyliczonej i tłumaczy, dlaczego ten fragment spadł 102 chyba czy 106 metrów? 111 metrów, dokładnie od brzozy. Dlaczego tak? No tylko autor zapomina, że metoda, której użył, nie pozwala na taką, na takie wyznaczenie. Ta metoda pozwala jedynie na pokazanie pewnego obszaru.
pewnego obszaru. I domyślając się, zresztą tam jest sporo uproszczeń, domyślając się, jakie przyjął profesor Manerowski zasady obliczania tego, no ja śmiem twierdzić, że ten rozrzut będzie przynajmniej kilkadziesiąt metrów w wyniku zastosowania tej metody. Więc znowu twierdzenie, że wszystko jest wyjaśnione, że to miało prawo spaść 111 metrów, jest z punktu widzenia matematycznego absolutnie nieuzasadnione. Fundamentalny błąd. My nie otrzymujemy tam konkretnej trajektorii, otrzymujemy tylko cały obszar, w którym być może jest trajektoria. Być może jest, ale nie ma pewności. No to właściwie ja bym tylko tyle mógł uzupełnić tutaj wobec ogromnej wiedzy, jaką przekazali pan minister i pan profesor. Ja miałem ogromną przyjemność uczestniczenia w tych konferencjach. W tych konferencjach brałem udział w organizowaniu trzech konferencji. Uważam, proszę państwa, że nawet z punktu widzenia naukowego była to naprawdę bardzo interesująca praca, pomijając to, że dawała szansę, żeby w jakiś sposób tę prawdę o katastrofie w końcu odkryć. Dziękuję bardzo. Przepraszam, mam do państwa olbrzymią prośbę. Bardzo proszę, a w pytaniach i w powiedziach o bardzo dużą powściągliwość. Bardzo państwa o to proszę. A musicie państwo mieć świadomość, że znajdujemy się w takiej sytuacji, w jakiej znajdują się, to najlepiej kodeks i sposób postępowania w Wielkiej Brytanii to definiuje, prawda? Każde słowo może być użyte przeciwko tobie. Pamiętajcie państwo o tym, a i pamiętajcie tego konsekwencje. Więc proszę, a w szczególności, jeśli chodzi o ograniczenie jakichkolwiek wypowiedzi ad personam. Dobrze? Bardzo państwa o to proszę, które by miały charakter atakujący. A myślę, że to jest naprawdę interes nas wszystkich, a interes wszystkich Polaków. Bardzo proszę. Nasze spotkanie powoli do tego końca, ale jeszcze trzy pytania zdążymy zadać. Kto z państwa jeszcze nie nabył Wojtka książki, to nie będzie mógł uzyskać autografu pana ministra. Dziękuję bardzo, proszę. Nazywam się Madej Eugeniusz. Byłem internowany w Białołęce, a w sierpniu przywieziony do Szczebielinka. Siedziałem razem z prezydentem Kaczyńskim. Mam teraz takie pytanie. Głównie do pana ministra. Jak mam się odnosić do tego? Po ekshumacji zwłok Zbigniewa Wassermana, pani Małgorzata Wasserman, lubiana przeze mnie, udzielała odpowiedzi natarczywym i nienatarczywym dziennikarzom. Zapewniała ich, że nie może za wiele mówić, gdyż jako świadomy adwokat podpisała prokuraturze, że nie będzie ujawniać pewnych rzeczy dla dobra śledztwa. Pytania nadal się pojawiały. W końcu złożyła takie oświadczenie. Polacy, nigdy nie dowiecie się, jak oni zginęli. Jak mam to interpretować? Czy to się skończy tak, jak tragedią gibraltarską, że naszym wnukom i prawnukom już niewiele ona mówi? Dziękuję bardzo. Ja bym nie chciał się odnosić do pierwszej części tego pytania, tej, która obligowałaby mnie do interpretowania wypowiedzi osoby dotkniętej straszliwym dramatem. Do głębi poruszonej tym, co przedstawiła prokuratura, uważając to za materiał dowodowy, a co miało wszystkie cechy ordynarnego fałszu. I w związku z tym wydaje mi się, że pan sam dobrze wie, że tak w takiej sytuacji wypowiedziane słowa
odzwierciedlają właśnie tę dramatyczną skalę sytuacji, w jakiej ta osoba się znalazła. Więc tyle, jeżeli chodzi o tamten moment, który też obserwowałem. Ale powtarzam jeszcze raz, jeżeli ktoś nie rozumie dramatu i emocji z tym związanej, no to to nieporozumienie po prostu. Nie sądzę, żeby należało tak tej kwestii traktować. Za to, jeżeli chodzi o konkluzję, którą pan zawarł w drugiej części pytania, to ja na to już odpowiedziałem. Nie. To nie jest przypadek gibraltarski. Z wielu powodów. Z wielu powodów. Przede wszystkim dlatego, że materiał dowodowy, jaki posiadamy, jest wystarczający, co zostało pokazane już w raporcie technicznym, dla wskazania bezpośredniej przyczyny śmierci. Odsyłam pana do raportu technicznego i odsyłam pana do raportu Rady Europy, która przywołuje tę konkluzję. A więc nie jest tak, że my nic nie wiemy. Nie jest tak, że znajdujemy się w podobnej sytuacji dowodowej, jak w sprawie gibraltarskiej. Tam śledztwo i postępowanie prowadziły organy innego państwa, nie polskiego. Ja reprezentuję komisję, która zajmuje się tym śledztwem w zakresie technicznym, polską. I ona przedstawia konkluzje w tym zakresie, w którym one są już znane, i przedstawi w tym zakresie, jaki jest założony przez raport końcowy, robiony według schematu i zasad ICAO, czyli Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa. Ten raport ujmie wszystkie kwestie, które są wyszczególnione w podręcznikach nakazujących taki raport sporządzać, w tym także przyczynę i powody śmierci. I zapewniam pana, że nie ma to nic wspólnego z metodologią, sytuacją polityczną i uwarunkowaniami, które sprawiły, że sprawa śmierci generała Sikorskiego do dzisiaj nie zostały ujawnione światu i przedstawione. Tak w tym wypadku nie będzie. Proszę bardzo. Zielone. Jest? Pobliżej. Nazywam się Andrzej Sipuła. Jestem absolwentem MEL-u. Tak jak niektórzy moi młodsi koledzy. Bliżej ust. Słychać mnie? Różnie. Czasem tak, ale rzadko. Nazywam się Andrzej Sipuła, jestem absolwentem MEL-u. Podobnie jak moi młodsi koledzy, którzy tutaj robili za gwiazdy w międzyczasie przez ostatnie lata, ale nie będę tutaj się wpadał. Pan minister Macierewicz zaapelował, żeby tutaj unikać jakichś osobistych, znaczy personalnych, więc sobie zostawimy ocenę. To są ci ludzie, którzy występowali w telewizji, zupełnie inaczej mówili prywatnie, jeżeli się gdzieś tam ze mną spotykali i tak dalej, co innego. W sumie nie mogli takiego hitu wciskać, jak wciskali w telewizji. Ale ja chcę powiedzieć tak, ja w tej chwili nauczam konfigurowania środków sieci neuronowych. I na przykład obserwuję swoich klientów, jak system oparty na środkach sieciach neuronowych, jak się uczy, jak zawęża, że tak powiem, pole diagnozy, jeżeli chodzi o awarię maszyn, bo w tej branży w tej chwili robię. I teraz, dlaczego zrobiłem tę analogię? Dlatego, że myślę, że na początku można było tak szeroko stawiać hipotezy, tak jak w tych systemach, których ja nauczam, swoich klientów się robi, czyli na początku jest duży diagnoz, a potem w miarę tego, jak komisja robi szczegółowe badania, to, że tak powiem, pewne, tak jak system neuronowy odrzuca pewne hipotezy z ewaluacją negatywną, tak w końcu się
to bardzo szybko, że tak powiem, sprowadza do jednego, że tak powiem, wątku. I ja uważam, że w tej chwili już nie ulega wątpliwości, taki apel mam do komisji, żeby już się, że tak powiem, raczej nagłaśnić to, że nie ulega żadnej wątpliwości, że nawet bez jakichś wyliczeń modelowych, że doszło do eksplozji w powietrzu, a nie żadnego uderzenia w żołądek. Było to dla większości, że tak powiem, inżynierów oczywiste, nawet bez wybierania się z Smoleńska, dlatego że teraz, panie profesorze, to co robi zespół, to jest, rozumiem, że jak robi badanie modelowe, to chce ująć to ilościowo. Natomiast nawet powierzchnie oględziny dla doświadczonego inżyniera potrafią ocenić to pod względem jakościowym. Nawet kiedyś był taki profesor Obręcki, którego zniszczyli w mediach, pokazał parówkę i pokazał puszkę Coca-Coli, pokazał, czym się różni przełom i rodzaj szkodzenia skutecznie zewnętrznego i zewnętrznego i tak dalej. W związku z tym uważam, że powinno się w tej chwili do ludzi normalnych, którzy nie są specjaliści, właśnie ten fakt upubliczniać i akcentować. Nie poruszać już tak szerokiej gamy, że tak powiem, tych tematów i tak dalej, tylko po prostu skoncentrować się na tym zdecydowaniu, to upubliczniać wśród ludzi, że doszło do eksplozji. To jest fakt pewny i potwierdzony jakościowo, a komisja pracuje jedynie po to, tworzy model, po to skanuje jakieś kopie drugiego samochodu, żeby ująć to być może ilościowo i tak dalej, i tak dalej. Na tym po prostu, bo po co nam wrak? Chyba że jest taka sytuacja, że ten wrak jednak potrzebujemy do oceny również jakościowej. Jeżeli mamy wątpliwości już takie, jak każdy inżynier ocenia coś jakościowo, prawda, i stawia hipotezę. Jeżeli mamy, potrzebujemy tego wraku, żeby ocenić jakościowo, czy była eksplozja, czy nie, no to jest inna sprawa. Jeżeli potrzebujemy go tylko do obliczeń, to w zasadzie ten wrak nam jest, powiedzmy tak, do szczęścia średnio potrzebny i raczej ma, jego sprowadzenie ma charakter symboliczny. No i będę kończył, bo nie chcę tam za bardzo się rozwijać i zabierać czas. Proszę Państwa, może ja odpowiem. Na początku swojego wystąpienia mówiłem o zaniechaniach mediów w publikacji raportu technicznego, że on został przemilczany i oprócz tego nie było żadnej merytorycznej dyskusji na jego temat. To, co Pan zaznaczył w swoim pytaniu, odpowiedź na to tkwi w raporcie technicznym. Jest tam jednoznaczne stwierdzenie. Z całego raportu ja bym polecał ostatnią stronę, na której wyszczególnione są... I pierwszą. Jest, pierwszą i ostatnią stronę oczywiście, na której wyszczególnione są fakty, na podstawie których podkomisja ocenia, że samolot został zniszczony przez wybuch. I to są twarde fakty. Natomiast jeżeli chodzi o wrak i jego i dalsze prace, to proszę pamiętać, że do naszych obowiązków i badaczy takiej katastrofy należy znaleźć miejsce, gdzie mógł nastąpić ewentualny wybuch, znaleźć miejsce mniej więcej, gdzie znajdował się samolot, czy to przed uderzeniem, po uderzeniu, czyli określić mi. Spróbować określić jego trajektorię. To są zadania szczegółowe, o których tutaj nie rozmawiamy, ale które musimy przeprowadzić, bo tego wymagają wymogi badania katastrofy. I to skalowanie samolotu, to wszystko, to też jest możliwość naszego XXI wieku teraz, bo my mamy taką możliwość symulowania tego, co się dzieje. I ta symulacja jest wiarygodna. Nikt nie jest w stanie zrobić uderzenia samolotu rzeczywistego i nie można było do tej pory tak badać. Dlaczego nie mamy tego zrobić obrazowo w tej chwili, gdy dysponujemy takimi środkami? Proszę pamiętać, że ostateczną wersję, z jaką prędkością przy kadłubie MH17 wybuchła rakieta i jak wyglądał ślad po odłamkach tej rakiety,
to Komisja Holenderska zleciła takie badania symulacyjne wojskom holenderskim, Instytutowi Wojskowemu w Holandii i odtworzono to znakomicie, bo oni mieli wrak i mogli porównać warunki symulacji z tym, co w rzeczywistości było pokazane. Więc dlaczego nie skorzystać z takich narzędzi, które będą w świecie naukowym? Bo proszę pamiętać, że ten raport, który chcemy stworzyć, on ma być raportem dla opinii światowej. Bo jak do tej pory w opinii światowej najsilniej funkcjonuje raport MAK-u. My chcemy przedstawić raport naukowy, który będzie niepodważalny przez ekspertów lotniczych z całego świata. Dlatego też współpracujemy nie tylko z tym ośrodkiem amerykańskim, ale z ekspertami, uznanymi międzynarodowymi ekspertami, którzy mają ogromne doświadczenie w badaniu katastrof. To będzie tak samo podstawą do wiarygodności naszego raportu. Kto z Państwa jeszcze chciałby? Zwłaszcza, że to jest ostatnie pytanie. To będzie ostatnie pytanie Pani Matyszewska. Ja to może bliżej Pani podejść. I czy jest prawdopodobne, że to tam materiały wybuchowe zostały? Kto zdecydował o remoncie w Samarze? I czy to tam zostały te materiały wybuchowe zamontowane? Czy jest to takie prawdopodobieństwo? Jeżeli chodzi o tego typu pytanie, to proszę Państwa, miejsce, gdzie zostało to podłożone, przez kogo zostało podłożone, to nie jest zadanie podkomisji. Zadaniem podkomisji jest próba zbadania, jaki to był ewentualnie ładunek, bo to można próbować określić, badając siłę wybuchu, skalę zniszczenia i takie rzeczy. Natomiast kto, gdzie i kiedy, to nie jest zadaniem podkomisji, to jest sprawa prokuratury. My co najwyżej, badając dokumenty, na przykład jak Pan Minister mówił, remontu w Samarze, bo takimi dokumentami dysponujemy, możemy podać nieprawidłowości, odstępstwa od procedury, niezapewnienie bezpieczeństwa tego samolotu, a poszukiwanie i ewentualne działania osób trzecich w stosunku do tego samolotu, to naprawdę już nie jest nasza rola. To musi być ściśle rozdzielone. Proszę Państwa, czas się nam skończył, w związku z tym musimy serdecznie, gorąco podziękować naszym gościom.